Dobra. Odwróć się, kamera. A widzicie, kurde, gdybym poleciał, kurde, gdybym spadł na dół, to bym tutaj się nie dostał. O, to chciałem powiedzieć, kurde, ja się zaplątałem, a tutaj przecież są skrzynki. A ten w ogóle się chyba zbugował, bo nie wiedział, że mnie ma zaatakować. Tak więc no smutna sprawa trochę, smuteczek bym powiedział, że przeciwnik chciał, ale nie mógł. No trudno się mówi, no, show must go on, kolego. A kurde, z dupy pociśniemy tego kraba. O tutaj, wystawia ci dupę. O tutaj, kurde, dupą! Dupą dostaniesz. Mówiłem, że dostaniesz z dupy. Jak mówiłem, że dostaniesz z dupy, to chyba nie kłamałem. Chyba wiedziałem, co mówię, co nie? Dobra, mamy tu pianino. Z tym pianinem nic nie możemy zrobić, z tym fortepianem. Wow! Daj nam brakuje tych trzech, kurcze pieczone. Czyli okazuje się, że musimy jeszcze pójść do góry i chyba na tym drugim, kurde, nie spaść. Ponieważ tam widzieliście, były dwie zapadające się podłogi. Podłogi, nie podłogi. Ja nie mówię jakimś akcentem, kurde, rosyjskim czy takim innym. Ja po prostu mówię zwykłym, tak więc tam były dwie podłogi zapadające się, więc trzeba byłoby... A nie, tam nic nie ma. To co? Gdzie ja mam iść teraz? Tu byliśmy. Więc tu mamy wszystko zrobione. Gdzieś musiałem coś pominąć, kurczę. Widzicie? To jest właśnie to, o czym ja wam mówiłem. Ponieważ tu potrzebujemy... czterech nam brakuje, myślę, że trzech. To jeszcze lepiej. Zabijmy się z tego w ninja. Dobra, uzupełnimy sobie, dokładnie, continue point. Prosto, teraz tutaj. Tu nic nie ma, na 100%. Tu też nic nie ma, bo nie widzę, żeby było jakieś przejście. Więc, musimy udać się teraz tutaj. Ale tutaj też nic nie ma. To kurczę, no nie ma innego wyjścia, tylko musiałem coś po drodze ominąć. Tak więc cofamy się wtedy, cofamy się, moi drodzy, ponieważ tu kurde nic nie ma. Tutaj kurde zostałem oszukany, zostałem wrobiony co najmniej. Dobra, doładowaliśmy sobie tlen. A zobaczmy, czy czasem tutaj czegoś nie ma. Może musimy się do statku dostać. Są elementy, gdzie możemy pływać, ale są elementy, gdzie kamera nam się buguje. Jak zauważyliście. Nie, no nie wiem, kurde, gdzie ja mogłem zostawić te koła zębate? No kurde, przecież wszystko normalnie pokazuje. A, tu coś jest, chyba. Nie, no to jest to. Może tutaj? Właśnie! Tutaj coś jest! No! Tutaj mamy koła zębate, ale bym miał kurde z eksplorowania. Ja pierdzielę!
Faktycznie, widzicie, to jest to właśnie, to jest to. Niedawno o tym mówiłem, trzeba z rozwagą podchodzić do poziomu. Bo inaczej, kurde, właśnie dzieją się takie akcje, że o czymś zapominamy. Potem się okazuje, że jednak to było, ale kurde, niedokładnie sprawdzaliśmy teren. I później wiadomo, jak to się wszystko kończy. Dobra, tutaj nic nie mam sobie do zarzucenia, już wszystko mamy obczajone, więc ruszamy na drugą sekwencję, zobaczymy, co tutaj będzie do nas czekać. A na samym starcie dostaliśmy confrontation z tymi coś a la ropuchami. Dla mnie to są przynajmniej ropuchy. Takie kurde pseudo ropuchy. Ale dostały. Dostały w pierdziel. Tutaj mamy coś. Znaczy dobra, może to nie ropuchy, a bardziej te trolle. Co ja gadam, ropuchy? Ropuchy zupełnie inaczej wyglądają, zacznijmy od tego. O, i elegancko, elegancko. Kolejne życie zostało stracone. Bardzo dobrze, idzie nam świetnie wręcz. Oczywiście tu był ostatni checkpoint. Gra nie może zrobić nam automatycznego checkpointa w następnej sekcji, tylko po prostu musimy cofać się o jedną sekwencję, no bo gra tak każe i gra tak chce, więc musimy się dostosować do zasad gry. Taka jest prawda. Patrzcie, jak teraz spyla. Dobra, on sobie zginął. Teraz pójdźmy tutaj, zobaczmy, co tutaj będzie. A, tutaj mamy coś takiego, dobra. Okej, widzę, że się wróg zrespawnił nam, więc wypadałoby mu skopać dupę od razu na samym starcie, a może jednak nie, a wywalone w niego. Kurde, zapomniałem, że ja nie mam tego okrzyku, więc to będzie dopiero ciężka konfrontacja. Będę musiał zrobić to tak, żeby nie spaść. Może uda mi się go jakoś oszukać i kurde polecieć do przodu, bo pamiętam, że kiedyś też odwaliłem podobny numer. Że nie miałem w ogóle okrzyku i musiałem sobie jakoś prowizorycznie radzić. O, właśnie coś takiego. Właśnie coś takiego, moi drodzy. Dobra, tutaj mamy zetki. Ja bym wolał pójść jednak tutaj na razie, bo tam była sekwencja z pod wodą. Jak widzieliście. O, właśnie to jest tutaj. Jesteśmy teraz nad tą sekcją. A ja nie chcę, że tak powiem, pomijać tych tutaj rzeczy, dlatego że ja wiem, z czym to się będzie później wiązało, że będę musiał wracać. A wolę jednak to już zdobyć tutaj. Proszę bardzo, mamy pierwszy drinki. Świetnie. Tam coś jeszcze jest. Kurde, no traf te drzwi, cholera jasna. Dla ciekawskich, to właśnie to było to miejsce, w którym nie zrobiłem 100%. Właśnie tego pomieszczenia zapomniałem za dzieciaka i uwierzcie mi, no złość mi wtedy nieziemska towarzyszyła. Normalnie to był taki rage, że szkoda gadać, że normalnie aż mnie w szkole słyszeli. Mimo, że wtedy była sobota, hehe. No, patrzcie, kurde, jak dostał, kurde, wpierdziel gościu. Leżysz teraz i kwiczysz, a ja sobie mogę, kurde, zwiedzać dalej poziom. Na szczęście te trolle się nie respawnią na nowo, tak więc tyle dobrze. Co tu mamy? O! Widzicie, kurcze? Widzicie? Winka mamy. A tak to byśmy zapomnieli, kurde, bym szukał przez pół poziomu, gdzie jest, kurde, ten Wings.
Dobra, skoro tutaj mamy zrobione, no to teraz możemy lecieć w tamtą sekwencję elegancko. Ogólnie sama grafika tego poziomu, jak i muzyka mi się mega podoba. Co prawda, no z muzyką to nie jest żadna nowość, bo to jest soundtrack z pierwszego poziomu, tak więc no czego my tutaj się spodziewamy? No jak mi się podobał w pierwszym poziomie, to raczej logiczne jest, że w tym poziomie również mi się będzie podobał, chociaż uważam, że mogliby dodać trochę inny soundtrack. To jest takie moje skromne zdanie oczywiście, ale no nie musicie się z tym zgadzać. W moim odczuciu powinni dodać trochę inny soundtrack, bo to też taki recykling, to też nie jest nic takiego, kurde, nie wiem, najlepszego, o. No ale też staram się to zrozumieć, ponieważ to jest jednak, wiecie, gra na playaka, jedynka też niekoniecznie musiały być, nie musiało być miejsce na płytce, więc musieli może dać taki właśnie soundtrack, a nie inny. No nie ma co narzekać, cieszmy się, że w ogóle mamy poziom, o, jakichkolwiek. Oj, wiedziałem, że nie zdążę. Oj, coś tak czułem. Oho. No, też wiedziałem, że mnie tutaj przeteleportuje. Oczywiście, że tak, kurde. Za dobrze szło, moi drodzy. Ale mamy tak, cały czas dwa Dreamkeye, mamy 26 kół zębatych, jednego Winka uratowanego, więc jest chyba wszystko w porządku. Jeszcze tylko dwa. I mamy poziom zrobiony na 100%. Na szczęście, kurde, wrogów tu nie ma, chociaż teraz pewnie się zespawnią, skoro wpadłem do wody. Mam taką nadzieję, że nie. Tu mamy jeszcze trzecie drzwi, moi drodzy. Zapomniałem, że tutaj są jeszcze trzecie drzwi. O, i wanna, elo. Dobra, wszystko fajnie. Mamy kibel pod wodą, no nie. Ale gdzie, jak ja mam się tam dostać? Takie moje zasadnicze pytanie. Bo nie pamiętam szczerze. Witam serdecznie. Musiałem zrobić malutką pauzę, ponieważ nie dość, że dostałem telefon, to jeszcze musiałem sobie trochę wydmuchać nos. Bo nie chciałem, wiecie, ciągnąć nohalem po... na wizji. Teraz sobie gdzieś widzę, że płyniemy. Bo możemy teraz tutaj po dole płynąć, nie mamy żadnej blokady. O, i dwie skrzynki, czyli wygląda na to, że żeśmy trafili. Zniszczcie się, halo. A, trouble i rough. Czyli innymi słowy, nasza runda. Znaczy runda bonusowa, Jezus, co ja gadam. Co ja mam z tymi rundami bonusowymi? Chodzi o siostrę i brata, no i oczywiście żeton. Czyli innymi słowy, żyćko. Dobra, coś tutaj mamy więcej? Nie mamy. Poza skrzynką z tymi żetonami to nic nie mamy tutaj. Tak więc jeżeli chodzi o ten poziom, to moje wspomnienia są takie, że nie robiłem go dokładnie. Wpadłem w rage, ponieważ nie mogłem zrobić tutaj 100% i później dopiero odkryłem, że była sekwencja, którą pominąłem, no i nawet nie wiecie, w jaką wtedy złość wpadłem. Wiem, że się powtarzam, ale chciałem wam to przypomnieć. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia z tym poziomem. No, tu mamy sekwencję, gdzie był kibel, tak więc dobrze pamiętam. Tu z kolei nie wiem, gdzie idziemy, ale mamy skrzynki, więc warto byłoby się nimi zainteresować. Zasrany trolu, ty! Spadaj. Gościu, kurde. Ej, nie chciałem iść do tej sekwencji. Jeszcze. Cofnij.
Bo nie wiem, czy tam na dole czegoś nie pominąłem, więc dlatego wolę się upewnić stuprocentowo. No i masz ci los, kurde. Aż kichnąłem z wrażenia. Dobra, czyli widzę, że tutaj nic nie ma, więc możemy iść dalej. Wait a second. Aż mi z wrażenia po kichnięciu słuchawki spadły. Mam nadzieję, że już nie będę miał ataku kichania. Aż mi, kurde, też chusteczki spadły, no. God damn it. Dobra, co to mamy? 30 kół zębatych? Oczywiście, że tak, ale my na razie się nie interesujemy tym. Spadamy w dół, jak najbardziej. Tutaj coś mamy. Tu coś jest. Podpływamy. Okej, okay, mamy 30 kół zębatych, fajnie. Jesteśmy po drugiej stronie. A, i tu mamy ninja. Tu coś jest. Ale dobra, tu już byłem. Okej, okay, bo stąd wpłynąłem. Dobra, więc musimy teraz tędy się kierować. O, i przy okazji tlen nam, jak widzicie, te bąbelki ładują nam tlen. Tak dla przypomnienia. Tutaj nie byliśmy. Dobra, jesteśmy teraz ninją. Dobrze, doskonale. Tutaj są jakieś, może, nie wiem, znaczki ninja? Nie, Dream Key jest. Kurde, bierz Dream Keya. Okej, okay, trzeci Dream Key, więc to jest jak najbardziej w porządku. Ale wiecie co? Pójdziemy sobie odładować, znaczy doładować ninja, nie odładować. Ja i te moje słownictwo. W ogóle ta muzyka, która teraz leci w tle, właśnie, nie wiem czy wspominałem, ale kojarzy mi się strasznie z Królikiem Bugsem Lost in Time. Z jakiegoś powodu. Nie wiem z jakiego, ale po prostu takie podobne brzmienie mają te soundtracki do siebie. Więc wydaje mi się, że dlatego. I teraz lećmy do góry, dokładnie tak, chyba w tę stronę, o ile dobrze pamiętam. Coś tutaj mamy, no faktycznie. Zdobądź to, kurcze! Dawaj. Tutaj nas nie było, faktycznie. A tu bramę może być co jedynie. Dobra, to jeszcze bramę nie, bo tam był przecież ten z tym kołem zębatym, czekajcie. Znaczy z kołem zębatym. No wiecie, ten przycisk, który pozwalałby, żebyśmy mogli ten, otworzyć bramę za pomocą ninja. Znaczy otworzyć... Kurde! Co ja gadam w ogóle? W jakim ja języku gadam? Co ja w ogóle za fakty pokiełbasiłem teraz? O! Znaczy no drzwi otworzyliśmy, więc w sumie dalekie od prawdy to nie było w sumie tak na dobrą sprawę.